Oliwera, dzień dobry. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu informacje Telewizji Gorzów. W Auli Gorzowskiej Akademii odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniono na niej 75 nauczycieli, którzy wykazali się szczególnymi zdolnościami pedagogicznymi. Każdy z nich otrzymał nagrodę od prezydenta Jacka Wójcickiego w wysokości 3,5 tysiąca złotych. Dzisiaj wyjątkowy dzień, Dzień Edukacji Narodowej. Dzisiaj 75 nauczycieli otrzyma z rąk pana prezydenta nagrodę prezydenta miasta Gorzowa. Myślę, że to jest ten taki bardzo uroczysty i miły moment. Oczywiście też będzie część artystyczna i tutaj Młodzieżowy Dom Kultury przygotował swój program. Rzeczywiście te nagrody są dla nauczycieli wyjątkowych, czyli chodzi tutaj o osiągnięcia nie tylko jak gdyby dydaktyczne, ale też ich zaangażowanie w pozalekcyjne zajęcia, to ilu mają olimpijczyków, ilu mają uczniów, którzy biorą udział w konkursie, więc ten wachlarz tych osiągnięć jest spory. To jest nagroda pieniężna. Panie redaktorze, myślę, że 75 nauczycieli, jakbyśmy tak podzielili te 3,5 tysiąca, to nie byłaby to znaczna kwota. Najważniejsze, żeby kochał swoją pracę, pracę z uczniami, żeby parował do tego entuzjazmem, optymizmem, żeby na co dzień chodził uśmiechnięty, żeby był kreatywny, żeby rozumiał, żeby był wyrozumiał, bo wiadomo, czasami ma się w szkole gorsze dni, no i to jest normalne, więc ważne jest, żeby po prostu nauczyciel to rozumiał. Rozumie, że po prostu młody człowiek ma życie prywatne i musi też oddzielić po prostu szkołę od życia prywatnego po prostu. Jakieś zainteresowania rozwijać, hobby. Jest troszeczkę do poprawy, ale jest coraz lepiej. Coraz bardziej rozumiem chyba to, że tańczymy w zespole i że po prostu często mamy różne występy, wyjazdy, tylko że po prostu jest to nasza pasja i po prostu ciężko byłoby tak zrezygnować z pasji po to, tylko żeby pójść na sprawdzian. Myślę, że to jest osoba, która rozumie wszystkie te uwarunkowania i jeszcze dostrzega, że jeżeli wykonuje ten zawód, to musi ten zawód wykonywać sensownie, a pojęcie, co to znaczy sensownie, to jest następna wielka zagadka, zwłaszcza w chwili obecnej, które tyle rzeczy się zmieniło i się zmienia. Myślę, że dobry nauczyciel dostrzega to, że nie wszyscy podzielają fascynację jego przedmiotem, tylko mają liczne inne preferencje. Najważniejsze, żeby uczeń się rozwijał, a nauczyciel jak najprzyjemniej naucza. No to wyróżnienie KOSA roku to jest najbardziej stresujące dla nauczyciela, co może być, bo dzisiaj jest hasło lekko, łatwo i przyjemnie. Moim zdaniem najważniejsze, żeby znaleźć złoty środek i to jest wielkie wyzwanie między tym, żeby uczeń się rozwijał w sposób najbardziej przystępny dla bardzo zróżnicowanych osobowości współczesnej młodzieży i dzieci, a z drugiej strony, żeby to, co przekazuje nauczyciel, okazywało się faktycznie tą wartością, tym kapitałem na przyszłość. Najmilej wspominam nauczyciela, który już niestety nie żyje, a uczył mnie matematyki. Był to pan Swojciński. Pamiętacie państwo, pisał też krzyżówki. Myślę, że był to matematyk, który potrafił zachęcić do matematyki nawet uczniów, tych, którzy tego przedmiotu nie lubili. Myślę, że to jest taki, który potrafi słuchać, potrafi zainteresować każdym przedmiotem, takim, jakiego uczy ucznia. I taki, który też idzie trochę z duchem czasu, ale chciałabym być dobrze zrozumiana. Chodzi mi o to, że on też się musi uczyć czegoś, bo pokolenia się zmieniają. My mamy nauczycieli w różnym wieku, mamy też takich nauczycieli, którzy jeszcze mnie uczyli, ja pamiętam jak mnie uczyli, więc myślę, że też musi być taki, który idzie z duchem czasu, czyli potrafi nadążyć za tą młodzieżą. Ona ma teraz inne wymagania też od nauczycieli. Z kolei w Gorzowskim Teatrze odbyły się wojewódzkie obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnionym pracownikom oświaty wręczono odznaczenia, między innymi Złoty Krzyż Zasługi, medal Złoty za długoletnią służbę czy nagrodę lubuskiego kuratora oświaty. Ja kieruję bardzo dużą placówką, ponieważ to jest ponad 80 osób. To jest cała drużyna. To są nauczyciele, pracownicy pedagogiczni, ale równie ważna jest administracja i obsługa. I to, co zawiera się w słowie drużynowość, jest najważniejsze. W tych trudnych czasach dla edukacji nauczyciel powinien być przez dyrektora doceniony, a szkoła powinna być takim miejscem, gdzie on przychodzi nie tylko do pracy, ale także, żeby spotkać
się z życzliwymi mu ludźmi, także z dyrekcją. Żyjemy w określonym tu i teraz. To jest tak, że najpierw zostaliśmy pokiereszowani przez pandemię i nagle wrzuceni przed ekrany komputerów i laptopów. Teraz doświadczenia wojny w Ukrainie, więc to docenienie i przede wszystkim dbanie o własny dobrostan, jakkolwiek to brzmi teraz, jest chyba najistotniejsze w szkole, żeby móc pracować z młodymi ludźmi i żeby trzeba samemu płonąć, żeby zapalić tych innych. Przede wszystkim to jest zadanie dla wielu grup społecznych. Od rządu począwszy, który powinien zadbać o to, żeby nauczyciele otrzymywali godziwe wynagrodzenie, poprzez całe społeczeństwo, a społeczeństwa poglądy kształtują często media. Więc tutaj jest duże zadanie też dla mediów, żeby przedstawiały pracę nauczycieli w pozytywnym świetle, bo w ostatnich latach różnie z tym bywało i to wpływa właśnie na ten spadek autorytetu. Zawód nauczyciela to jest na tyle ważna dla kraju, dla rozwoju społecznego dziedzina życia i taki zawód, który powinno się większym otaczać szacunkiem, ochroną, autorytetem. Taka jest rola dyrektora, żeby nauczycieli wspierać, pomagać, czasami czegoś oczekiwać. My w bieżącym roku wdrażamy pilotażowo taki projekt pod nazwą Szkoła bez ocen, gdzie zrezygnowaliśmy ze stawiania w ocenianiu bieżącym ocen w postaci cyfrowej. Chcemy udzielać uczniom informacji zwrotnej, zachęcać ich do nauki, a nie demobilizować. Zawsze dziękuję. Proszę o dobrą pracę, rzetelną pracę, bo przecież robimy to dla dobra lubuskich uczniów. Ale też dziękuję, gratuluję tym wszystkim odznaczonym, którym dzisiaj będziemy wręczać odznaczenia, nagrody, więc jest to też taka forma podziękowania. To święto dzisiaj to nie jest tylko święto nauczycieli. Święto, które mamy dzisiaj, jest świętem Dniem Edukacji Narodowej, więc wszystkich dzieci, nauczycieli, wszystkich związanych ze oświatą. My mówimy tutaj o nauczycielach, ale mówimy też o pracownikach niepedagogicznych. Więc myślimy o nich wszystkich i zmiany, które są wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, właśnie są zmianami, które mają doprowadzić do tego, żeby podnieść rangę zawodu nauczyciela, żeby też dowartościować finansowo i zachęcić do tego, żeby nauczyciele przychodzili do zawodu, a ci, którzy mogą, zostali w zawodzie. Ja bym, żeby mieli swobodny wybór, żeby kierowali się wartościami, uczyli dzieci i młodzież wolności wyboru, wolności decydowania o sobie, ale też empatii, tolerancji, żeby polska szkoła była szkołą bardzo przyjazną zarówno dzieciom, ale też nauczycielom. A myślę, że gorzowscy, lubuscy nauczyciele tacy są i tylko trzymam gorąco za nich kciuki, żeby w tym trudnym czasie nie myśleli o tym, że trzeba zapewnić węgiel do szkoły, tylko po prostu myśleli o tym, żeby przekazać jak najlepsze i najbardziej wartościowe treści dla swoich uczniów. Podniesienie prestiżu to jest też danie godnych zarobków za ich wykonywaną pracę. Oni muszą się czuć dowartościowani, muszą się czuć potrzebni i muszą się czuć szanowani. A przykład idzie z góry, jeśli władza nie szanuje nauczycieli, to później tak jest. Więc ja życzę tego szacunku i tak jak powiedziałam, godnego wynagrodzenia. Rzeka Warta to skarb naszego miasta. Przez dziesiątki lat używana do żeglugi śródlądowej i turystycznej, dziś jest kompletnie niewykorzystywana. Jak przywrócić wycieczki po Warcie i przywrócić ogromny potencjał, jaki ma do zaoferowania, wystarczy pomysł, dobra wola i wsparcie przyjaciół. Przedstawiamy Państwu Jaskółkę, własnoręcznie stworzony statek, który ma zamiar rozpowszechnić poznawanie Gorzowa i okolic z punktu widzenia rzeki. Jesteśmy na statku Jaskółka, który został zbudowany tu przez mieszkańców, trzech mieszkańców Gorzowa. No chcemy pływać po Warcie, czyli chcemy uruchomić właśnie tą taką turystyczną żeglugę po Warcie, zapraszać seniorów, zapraszać młodzież, zapraszać mieszkańców, pływać z nimi, robić tutaj warsztaty, robić tutaj takie właśnie rejsy dla osób, które chcą zobaczyć Gorzów z innej perspektywy, bo ja już tu raz tu przepłynęliśmy i ja jestem zachwycony. Po prostu Gorzów widać całkiem inaczej. Ta rzeka aż się prosi o to, żeby
żeby ją uruchomić, żeby pokazać właśnie, że to możemy pływać, a ten statek jest płaskodenny, że będziemy mogli pływać przy niskim poziomie wody. To tak zostałem zaproszony do tej współpracy jako fundacja i pod banderą fundacji będziemy pływać. Przede wszystkim nasi podopieczni tutaj będą mogli robić warsztaty. To będzie wzrost już taki duchowo metafizyczny, można powiedzieć, bo to naprawdę dzieją się tutaj rzeczy, otwiera się umysł, otwiera się myślenie, ale też oni będą po części też się szkolili, że będą mogli tutaj obsługiwać osoby, które będą pływać. To dla nich będzie też zajęcie, czyli to same korzyści. Chciałbym, żeby seniorzy mogli popływać, zobaczyć, przypomnieć sobie, bo na pewno pływali. Kiedyś, jak była żegluga na Powarcie, na pewno niektórzy z nich pływali, może im przypomnę, może wywołamy takie retrospekcje, żeby mogli sobie się wrócić do lat swoich młodości. Na pewno to będą grupki 10-osobowe, bo na tyle jest zarejestrowany ten statek i takie będziemy robić kursów. Ile tych kursów będzie, to tylko będzie zależy od tego, ile będzie osób chętnych. Ja myślę, że to będzie jeszcze w tym roku. Kilka rejsów chcemy zrobić, a już przyszła wiosna, przyszły rok, to już chcemy tak już z harmonogramem, co, jak, kiedy i będziemy dopracowywać to. Ważne, że ona jest sprawna, że tu jest dopracowane już wszystkie szczegóły, wszystkie pozwolenia. Parę dobrych lat temu, bo jakoś tak jak Kuna przestała pływać, to zaczęliśmy się zastanawiać właśnie nad możliwością zbudowania czegoś, no, co by mogło przy niskich stanach wody pływać. No i tak właśnie z kolegamiśmy sobie przejechali się najpierw do Cigacic, tamśmy zobaczyli właśnie, jak te galary funkcjonują, jak są zbudowane. No i tak wyszło na to, że budujemy. No. To jest od początku do końca wszystko budowane od nowa, także to może tak wygląda, bo myśmy się opierali na rysunkach, na planach z przełomu wieku XIX-XX. I tak trochęśmy to utrzymali w tej stylistyce, ale oryginalne to tu są niektóre bulaje tylko, bo które Łyszek gdzieś tam wyłowił z jakichś jednostek, które szły na pocięcie, a cała reszta jest od początku do końca budowana. Do tej pory środki na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start otrzymało niemal 122 tysiące lubuskich dzieci. Łączna kwota wsparcia przekroczyła 35 milionów złotych. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o środki na wyprawkę szkolną, mają czas do końca listopada. Do tej pory środki na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start otrzymało niemal 122 tysiące lubuskich dzieci. Łączna kwota wsparcia przekroczyła 35 milionów złotych. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o środki na wyprawkę szkolną, mają czas do końca listopada. Aby to zrobić, niezbędny jest dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostaną wypłacone pieniądze, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko takie posiada. Konieczny jest również PESEL dziecka oraz nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza. Wniosek o świadczenie 300+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUEZUS, portalu Empatia bądź przez bankowość elektroniczną. Świadczenie wypłacane jest na rachunek bankowy podany we wniosku. Jeśli rodzic czy opiekun złoży wniosek w październiku lub listopadzie, pieniądze trafią na konto w ciągu kolejnych 2 miesięcy. Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko od 7 lat do 20 lub 24 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Za te pieniądze można kupić na przykład podręczniki, zeszyty lub sprzęt potrzebny do szkoły i nauki. Dziękuję Państwu za uwagę. Na dziś to wszystko, co przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam w poniedziałek o godzinie 17:30. Tymczasem życzę Państwu miłego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.